Siema, jestem, widzicie mnie przeodcinkowo, bo na odcinku coś mi zepsuło się z audio, zresztą udało mi się, teraz działa. Jakby serwernik się ładował od nowa i teraz jestem na 90 w systemie. I tutaj mamy na minus 1 i 3 decybela w dół. Jak teraz to jest czyste audio, bo wcześniej nie mogło, czyli jak podgłosiałem, tak jak miałem tam, jak, ale miałem, serwernik mi nie zadziałać, mogło to się. Nie wiem, jak to jest tego wina, że mi sterownik nie zadziałał działać na Behringera OMC22. Że to nie zadziałało działać na mikrofon, bo nie chciało współgrać z audio. Już się nadmylę. To lol, na pewno od nowa nie będę nagrywał, bo dużo rzeczy zrobiłem. Zanim rzeczy bym zrobił takie same jak tam były, no to nie udałoby mi się to samo zrobić. Więc ostrzegam wam, że tam się coś zepsuło i nie wiem co się stało nawet. Jeden odcinek się popsuł, tak naprawdę interfejs audio powiedział bardziej mój Windows, tak naprawdę powiedział, że mam mnie w dupie i po prostu wywaliło taki rzecz. Teraz to na minus 90, na plus 90 w Windowsie, tutaj mam tak w połowie, szczerze powiedziawszy, tutaj na minus w OBS-ie minus 1-3 decybela w dół. Jak mówię normalnym głosem, to teraz jest czyste audio. Mówiłem, że na 90 nie będzie działało, to jest działa na 90 nawet, nie wiem co się stało. Mówię, że teraz normalnie i to co mówiłem, że tam w wcześniejszym odcinku, w 165, że będę dużo rzeczy miał robić, że chcę jeszcze grafikę zrobić na kanale Tofik.pl, żeby mieć grafikę, gdzie nagrywam Cyberpunka, Assassina itp. itp. I teraz działa mi to wszystko, nie wiem, na dnie muszę odsłuchiwać, bo wiem, odsłuchiwałem już głos ile razy. I teraz działa normalnie, nie wiem, czy bym nie chciał to działać wcześniej normalnie. Mam jeszcze inne ustawienie, ten przez tył monitora wyciągnięty mam te ramię Rengfosa. No niby mówi, że Rengfos utrzyma pół kilo. Nie wiesz, że audioteka AT2020 utrzyma nawet. Nie wiesz, że to by utrzymało, bo 409 gram waży. Jak kupię go i utrzymam, to fajnie, będzie na pewno lepsze audio już niż ten, tylko będę musiał dostosować w OBS-ie. Jak muszę mieć jaką mieć głośność, ale spoko, że działa teraz tak naprawdę moje audio, bo wcześniej chciało działać w ogóle, jestem na, widzę jak przetestuję mikrofon, to tutaj widzę jak mam, jak mi wykrywa mikrofon, jak teraz jestem u tem. Ej, to teraz dużo osób, jak jestem na 100% tak naprawdę, w tym, na Discordzie, tak mam mikrofon podkuszony pod nastawanie, odniesiony tam. Teraz osoby, z którym gadamy, musi obniżyć, nie wdziękowo, bo jestem głośno teraz, bo jakby Windows teraz ogarnął, że o, dobra, mam dobra auto, teraz może mikrofon się naprawił. Albo pewnie musiałem się naprawić, jak włączę Fantoma i włączyłem Fantoma, że znowu zaczęło działać. Teraz trzecia minuta. My widzicie się na odcinku z zepsutym audio, nie wiem co się stało z tym audio, że tak krechtało może. A teraz po resetce jestem Fantoma, może sobie muszę zostawić mikrofon tego Fantoma. Muszę sobie zostawić, jak tak, no to będę to robił tak. Powiedzmy co, 3 odcinki, coś w tym stylu. Ale żeby to teraz dopiero działa, to takie dziwne powiedziawszy, ale dobra. Widzicie się na odcinku, a tu jestem taki tam, możecie przewinąć, to będzie na już, nie wiem, która 24 minuty mam już odcinka pewnie. No to jakieś, zobaczę w sumie. Nie wiem teraz w sumie, ale albo napiszę wam komentarz nawet. Nie wiem, teraz zobaczymy, jak teraz będzie dobrze działało. No to ja się pytaję, czemu Windows mi tak psuje. Kamerkę mam teraz dobrą, bo nie mam tej słabego światła i tak dalej. Nie wiem już, co się stało. A wy widzicie się na odcinku tak naprawdę, gdzie mi się audio zepsuło. I się dziwię tego, że mi się zepsuło audio w piątkowy odcinek. Czemu to się stało, kurna, po co mi to robisz w systemie Windows? Kurna, rozumiecie, że ty nie lubisz czasami tego mikrofonu, no musisz przestać, później kupię inny mikrofon, a wy widzicie się teraz na odcinku, więc ja. Siema, jestem Tofik, to jest nasz kolejny odcinek, czyli 165 sezonu 5, jak dobrze pamiętam. I teraz mam inaczej ustawione, jestem z tyłu, mam mikrofon wyprowadzony z tego, będę inaczej nagrywał, może czasami być słaby głos, mam nadzieję, że nie będzie słabego. Dzisiaj mieliśmy ryby, szczerze miałem robić, bo ryby nam zdechły i nie mamy ryb. Nie no, jakieś jeszcze są. Apple jest ten dodany. To jeszcze jedno wiadro. Mogę jeszcze jedno wiadro dorobić? Chyba mogę. Żelazo. Przepalałem? Ostatnio żelazo? Czy nie? Chyba nie. Mam ustawiony inaczej mikrofon. Nie podgłosiłem go.
Szum może będą minimalnie widoczne, jak nie będą przez Minecrafta lub przez dźwięk tego mojego, moich po prostu, jak powiedzieć, nie mógł się wysłowić, przez dźwięk powiedzmy z NCS-ów, piosenek, to wtedy będzie super. Wstawiłem, no tak, wydałem się na początek na zasilacz, nie mam pieniędzy, chyba że się uda ogarnąć, i teraz nie mam lagu kamerki chociaż, że się uda ogarnąć Audio-Techa AT220 albo 2020, jak można powiedzieć, na XR, bo ma tam lepsze audio niż to tylko Mozosa. Ja ten mikrofon kupowałem za 60 zł? Nie. 120 z ramieniem i tak dalej, chyba 140. Mikrofon na pewno tani kosztuje. A tak naprawdę miałem od kiedyś chyba kupowałem od Mozosa zasilanie Phantom, ale zmieniłem na poczciwe teraz interfejs audio, czyli już na normalny interfejs, nie ma ten, jak zmienię mikrofon, to jeszcze jak zmienię mikrofon, to jeszcze DBX-a, przeznacz mikrofonowy, jeszcze drugą kartę, muszę już o GTX-ie myśleć, nie mogę myśleć o, niestety, jakbym chciał myśleć o tym, o Radeonie, żadnego Radeona 550 nie ma, jak jest to za 404 lub 500 już około te koszty, więc bardziej mi się opłaca już walnąć interfejs, ten interfejs, walnąć już tą, normalnie walnąć, Jezu, nie mogę się usłyszeć, znowu, w tym już po 5 odcinkach nagrywanie z tam na drugi kanał, muszę zmienić grafikę, to co wiem, muszę zmienić już grafikę jak najszybciej, na drugim kanale, więc pewnie po odcinku Minecraftowym tym przejdę na, montuję odcinki, będę montował, albo będę montował, albo jeszcze nagram po zrobieniu grafiki na kanał mój, będzie trochę główny, trochę nie wiem, czy tam vlogi będę przemieszał, no tak, chyba vlog chyba kiedyś tam przegram na kanał drugi, zobaczymy, czy będę przegrywał, czy nie, a jak przegram, no to spoko. A w sumie, a jak wiesz, mogę zrobić halo, żeby się wylało, będę miał wodę, no szkurna, pomyślę, że mogę od razu. Słuchawki będę używał później, bo chcę jeszcze kupić ten transmitter, żeby nie było, bo patrzę. Ja jestem na słuchawkę, prawda, mam tutaj, tylko mam tu, nie wiem, czy to będziecie widzieć, kabel jack. One są bluetooth, mam jeszcze podłączone od pada, pod interfejs, tak mam jack na rozdziałkę jacka. Czy na dwa mógł podłączyć. Ja mam podłączony pada i komputer sygnał z komputera, ale chcę zmienić taką sytuację, że chcę tak jakby ten nastąpi to wszystko transmitterem. Będę mieć ten, będę musiał je ładować częściej. Najwyżej, że będę musiał ładować częściej. Będę musiał ładować wcześniej. Ładować częściej baterie, bo tak to jest włączone, słuchawki i tak dalej. Chcę je, żeby mieć na bluetooth, żeby mieć tak jakby już bardziej, nie będę musiał się rozglądać, czy kable mam, czy nie. I będę mógł, powiedzmy sobie, tak jak sobie czasami siedzę sobie na kanapie, tam na kanapie, no jest moje łóżko i tak mam kanapę, coś w tym stylu, bardziej łóżko to jest. Ale że chcę zrobić taką sytuację, że jak to powiedzieć, że powiedzmy kogoś oglądam, że mogę się odsunąć z fotela albo pójść na moje łóżko, które jest rozkładane i chcę słuchać dalej tam, bo będę miał transmitter blisko, żeby mieć to wszystkie takie peryferie podłączone, żeby może będę miał lepiej jeszcze, ale to już jest wydatek troszeczkę tam, nie wiem. Od tych słuchawek, które mam, no to chyba 175 zł ten speaker kosztuje. Chyba się trochę tańszą wersję znajdę. To też będzie działał, mój komik też już też żre. To załatwię sobie. I ten, na początek, to widzicie dawno, ci z drugi sąsiedzi przyszli do nas, bo chyba wcześniej byliśmy u nich, tak jakby na serwestem minimalnie. Teraz de facto wygląda, że do nas przyszli. Nie wiem, czy będzie słuchać ich, czy nie. Jak nie, to spoko. Teraz mam ustawienie inaczej mikrofonu, widać troszeczkę bla XR.
i tutaj, i tam. Mam tego ring force, ale nie zmieniam. Jak nie będzie tak przeszkadzało, będzie audio spoko. Funkcjonowało. Jak powinno, no to zostawiam to audio i biorę się za coś innego. No, na pewno będę się zmienić mikrofon, bo ten, no nie powiem, że nie. Podgłośniony jest, interfejs troszeczkę mocniej podgłośniony. W Windowsie jest 60%. A, bo będzie jeszcze jeden DCP, więc no tak jest, żeby spadłem prawie, że halo, halo, chujmi. Dobra, kontrol, trzymanie i no. Bo chcę to pozostawić to tak, bo nie muszę siedzieć prawie tutaj i widzicie tylko mikrofon kawałka. No mikrofon co widzicie, tylko kable nie widzicie, de facto tylko końcówkę, widzicie XLR-a. I koszyk, na którym jest taki delikatny, tak naprawdę. Coś jeszcze? Chyba nie. Może wypuszczamy jak najwięcej. Kończę odcinek i myślę nad kolejnym odcinkiem, czyli 166. Tak, na 166 co nagrać, tak naprawdę, bo to jest 165. Tam jest 160, tak, 165. Chyba. Chyba, że się mylę. Wait. Nie, 165, tak, o Jezu. Jak nie, no to sorry, możecie mi powiedzieć w komentarzu. Pewnie odsłuchuję bardzo możliwe swoje nagrania, bo odsłuchuję swoje nagrania, szczerze tak naprawdę. Odsłuchiwałem teraz nagranie, jak miałem ustawiony inaczej mikrofon, typowo. Szumy były, jak przykręcę na fulla, to będziecie mieć przez stery, na pewno, że. Ale nie chcę tego tak robić, no. Aha, ja muszę jeszcze głośniej? A nie, nie muszę, lol. Chyba muszę patrzeć czasami na interfejs. Ja jeszcze muszę patrzeć. Dobra, już. No. Nagrałem tutaj 25.30. Jeszcze mogę się drzeć. O 22 będę nie mógł się drzeć. To w tym będzie problem. Mało rybek. Dalej mało rybek. I moich sąsiadów bardziej swoich. Kurde. I nie chcę, tylko YouTube słyszał, czy mikrofon. Jak testowałem, no to było słychać. Nie wiem jak teraz. I nie chcę, żeby to było, bo... Ajajaj, będzie problem. Czekajcie. No bo jak mówię, to jest na minus 30 decybelach. Halo? Nie? O. Mogę tak zmienić? Mogę, dobra. Jezus Maria. O, ja muszę teraz testować. Powiem tak, to może mi przyciszać w sumie Windows, ale nie, Windows nie mógł to przyciszać. Z tego, no, bo już mam sterownik do tego mojego interfejsu audio. Halo, Nemo, Nemo, chodź tu. Nie wiem, czy to samo, czy nie. Od save the major, nice. No i słuchaj chyba. Dobra, tu i tu. Nie wiem. Patrzysz, czy to będę robił z odcinkiem? A, krok też miałem, o Jezu. Bo szczerze, jak wy tam widzicie odcinki, no to mam już ten pomysł zakłotowany, jak to zbudować, bo myślałem przecież, że poza odcinkiem, to myślę, coś tu zbudować, takiego fajnego zajmę troszeczkę odcinku, żeby pogadać z wami i tak dalej po prostu, bo po co mam live'a robić, jakoś z żadnych live'ów teraz wolę nagrywać niż live'ować, no to no. Tak to bywa z YouTube'em, jak muszę nagrywać coś tam, myśleć nad tym, ale jest ciekawe, nowe przeżycia w sumie, wygadanie się i mieć takiego luzu tak naprawdę. Ja w sumie niedługo jeszcze muszę będę myśleć, bo... Znaczy, jak to będzie, bo... Jeszcze chciałem sobie wykupić jedną grę na Xboxa. Dying Light, ten full version, czy wszystkie DLC z tym, 25 zł, to bym miał na drugi kanał to nagrywać. Ale że jest taki mały problem, że jest promocja się kończy, więc to 250 muszę kupić, ale chcę się na urodzinę, chcę wrócić, jak kupię szybko mikrofon. Bo potrzebuję też mikrofon, co ogarnąć, bo te pewnie niedługo, albo nie, walnąć nie walnąło jeszcze i nic się nie stało, ale... Nie wiem jak to będzie, jak ten się tam. Patrzę tak. Ustawiam. A. Nie, chyba mówiłem już. Chyba tak, nie będę na odcinku. A nie, tutaj to mam, dobra.
że na koszyk taki to tak rzeczy. No to tutaj na pokazać, że mam blisko w sumie. Tutaj. Nie wiem gdzie, o tu. Na tym koszyku stało coś takiego. I pudełko od interfejsu audio. Miałem postawione to z tym. To miałem przyczepione, takie małe ramię, to jest ten. Miałem postawiony do tego. Na router i tak dalej. Ta się nie grzeje. No mój router się grzeje, bo jak szczerze mam dwie karty sieciowe w komputerze, więc mam podłączone dwa kable sieciowe, nie wiem po co, ale tak mam. Jeden do Xboxa. No. Teraz jeszcze będę musiał myśleć, bo długa emigracja kont Microsoft, na Microsoft będzie Windowsa. Więc będę miał tak na Xboxie, jaki mam. Będzie to się łączyło. Nie wiem jak. Bo jeszcze nie miałem tego. Jak będzie, no to będą musiał się koleżący pomóc, bo no nie wiem w sumie jak to będzie, bo tam chyba 5 kroków jest prosty tam. Zalogować się, przeemigrować i tak dalej. Coś tam czytam już, ale ja jeszcze będę musiał sieć. Tak naprawdę z tym myślę, że nie będę musiał dużo. Dawaj jeden. Au. Wiem, to jest ciężko. Chodź. Dobra, jest. Pufferfish. Rozdymka jest. Dobra. Czasami tak chcę mówić cicho, ale ja muszę głośno drzeć się. Wait. Ej. Jej. Sobie tu siebie troszeczkę. No. No i co to jest teraz głos? Czy że gadam cicho tak naprawdę. Teraz muszę przyczytać się do głośnego mówienia. Żeby teraz zbierało mi to wszystko tak naprawdę co mam. Już możesz zmienić się. Nie wiem, czy nie detery. Mają tutaj wyjście. No mają. Nie wiem. Spływają czy nie? To nie, bo one się w tym miejscu kupią. Ja pękole. No, pływać. Pływać tam. Dziękuję. Gdzie to jest teraz? O, jest tutaj. O, Jezus Maria. Dobra, wezmę tutaj. Mam już wodę. Teraz kumuna jak najwięcej ryb tak naprawdę, no 13 minuta jest dalej led, bo nagrywam tutaj 20:34 teraz jest. Nagrywa się jak najpóźniej lepiej. Dobra jest. To co mówiłem, będzie zmiana mikrofonu, pewnie na Audiotecha to było AT220. Później jak będę miał jak czego nagrywać. No nie wiem czy słychać szumy czy nie, bo tak pikoczy niby mikrofon. Zobaczymy. No. Dobra. No. Ja przyznam, że przyniósł swojego psa. Czy coś jakbym teraz płakał słuchomika u sąsiada, to było dziwne, ale no. No. Whatever. Ryby. Biorę wodę. Tak. Idę ryby. A dobra, jestem zmęczony chyba po nagrywaniu. Ponagrałem ile dzisiaj odcinków? 10 po na kanał Mind. Mój drugi. To fikpa, ale jakby co. Będę musiał mieć na pewno, bo tam mam chyba grafikę Blockstarsa. Kiedyś jest już. Ta gra kiedyś była fajna. Jak kiedyś grałem test, to dużo osób powie, że nie będę testował, bo chcę jakiś fajny trend zachować na kanale. Próbować to. Niektórzy z mojej klasy dawnej wiedzą, jak jedna osoba, nie wiem czy druga, nie wiem, trochę osób wie. Co się mówi, tak jak na Disa się mówi, to coś w tym stylu na to jest, niestety. Niestety coś takiego jest, ale gram kiedyś, teraz nie gram, teraz próbuję z Xboxa nagrać. Jeśli się uda na drugim kanale wspierać, bo tam ustawiłem cel, to jest na Tipli. Ktoś może wesprzeć tam, tam jest pomoc tylko.
nikogo nie zmuszam, tam po prostu ustawiam tam 1000, o, to tam pufferfisher lub przeleciałem koło niego. Jest tam cel na Avermedia, od Elkato, Avermedia, od na Avermedia, Elkato Capture Game 460 MK2, tam pro oczywiście, bo utrzymuje tam przy Full HD 240 Hz, a przy, nie wiem, szczerze, to chyba będę później kończył, nie teraz. No, minęło chyba 5 minut, no to mogę już chyba, nie wiem czy minęło 5 minut, chyba minęło już. Dobra, to wszyscy? Chyba to... dobra. No, zostało tak mało. Mam... ile już mam dni nawet? 40 dzień się zbliża. Ja bym kole. Nawet nie wiem, że to się tak szybko dzieje. A miałem te. Mam teren stawiać. Dobra. Nie mam głowy jakoś. To mi sprawia, że czasami głowy nie mam, tylko co mam robić. To teraz spróbuję. Dobra, mam nadzieję, że tak starczy rozświetlone. Dobra, szybko, bo się noc zbliża. Chyba muszę to jedno w tą stronę przesunąć. Tak, w tą o jedną stronę. Dobra. Czyli postawić do przodu o jedne, o podwójne, a od tamtąd zniszczyć i będę miał jak płyną mieć w sumie. W sumie mój chomik ciągle nie śpi. Śmieszne to jest? Nie no, śpi, tylko chodzi o to, że teraz je poprzez swoją kolbę. Bo w sumie o chomika też dbam. Kolkarnia nie jest, głodny czy coś w tym stylu. dobra, mam nadzieję, że to tyle. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. Nie, czy to nie w tą stronę, nie wiem, zobaczymy. Czy serio mi się baguje? Chyba mi się baguje po prostu. Tam jest pufferfish. Tutaj też się rozdymka po prostu. Mogę sobie pływać tak, ale to poza odcinkiem pewnie zrobię więcej ryb, bo... A jak... A nie wiem, czy można ryby rozmnażać? Chyba nie można, nie dodali tego w Minecraftie, nie muszę zobaczyć w Wikipedii, bo szczerze... Nie, dużo rzeczy nie muszę szczerze pamiętać. Coś w tym stylu, więc no... Chociaż LED świecą i też mam włączone te korekcje słabego światła na tym... na kamerce, bo nie, Windows mi jakoś to zapamiętuje i to chce włączyć ciągle, to z nich zapamiętuje. Czy całe szczęście, bo bym kurwa zabił tego Windowsa. No i niedługo ma być ta, jak to jeszcze, imigracja kont Mojangu do Microsoftu, czyli de facto na Microsofta przechodzi się. Wiecie, dwuetapowa weryfikacja. Bardzo dobrze, chcę to dwuetapowa weryfikacja w sumie. Czy na telefonie tutaj będę musiał z tego z Windowsa. Chciałem, ale to chyba jest inne rozumowe logowanie, więc tam jeśli będę coś zmieniał na koncie, czy coś w tym stylu, czy coś w mamie, to będzie musiał mieć ode mnie numer z weryfikacją de facto, czyli nie, że to jest niemożliwe w sumie. Włamanie się do mojego konta. Mam nadzieję, że nie będzie tak ten. Jak teraz są te bezpłatne dwuetapowe, teraz chociaż mi zapamiętuje. Microsoft pisze, który miał tak dalej, bo też jeszcze nie tu nie chciał i musiał od nowa testować pytania, ale dobra. Nam był 20 odcinek, ja później będę sprawdzał, czy jest audio. Jak nie będzie takiego szumu, jak powinno być, to będzie zarąbiście. Żeby tak było najlepiej, muszę się też cieszyć, drzeć, ale co tam. Więc co, widzimy się w następnych odcinkach, gdzie już będzie następny projekt, już mam nadzieję, więc yo!